Powiedzcie mi proszę, czy to jest dobra modyfikacja? Popatrzcie na te harpie, na te animacje, na to jak ona się trzęsie. Witam wszystkich bardzo gorąco, panowie, zmiany nadchodzą. Już tłumaczę o co chodzi, zobaczcie proszę. Na przykładzie. Trrt, trrt i trrt. Rozumiecie o co chodzi? Od teraz skipujemy dialogi. Nie wiem, na którymś etapie rozgrywki coś sobie uroiłem, że ja mam czytać wam, robić low quality content, wy piszecie, że fajne odcinki, że zajebiście nagrywasz. Panowie, ja wam czytam dialogi zamiast robić mięso. Czym jest mięso? Mięso jest zadaniami. W takim razie idziemy do miasta orków, do centrum. A, bardzo ważne, ork handlarz. Wstawaj, bo APM-y spadają. Miał broń, wziąłem, to była halabarda orkowa, rzekomo dobra i faktycznie obrażenia ma, natomiast wymaga 200 siły. Ja powiedziałem szaman, miałem na myśli, jest tu orkowy myśliwy. Sru, lecimy na mordę. Proszę bardzo, Tagnor. I on będzie miał, zdaje się, zadania. Skipuje, nie interesuje nas zupełnie, co on ma do powiedzenia. Skórę czarnego trolla oddajemy. Dlaczego nie używacie łuków? Porządna kusza. Postaram się zdobyć dla ciebie tę rudę? Interesna. Czym się różni czarna ruda od zwykłej? Skip, co do tych przedmiotów? Mam czarną rudę. Ścięgno pumy. Kawałek tropikalnego buku. 30 bryłek magicznej rudy. I czegoś nam brakuje. Muszę dostarczyć 30 bryłek magicznej rudy, kawałek tropikalnego buku, róg jaskiniowego trolla, ścięgno czarnej pumy i na koniec symbol należący niegdyś do wielkiego orkowego myśliwego. W cmentarzysku orków. Dobra, to nie będzie problematyczne. Natomiast kieł trolla? Ten handlarz będzie mieć kieł. Proszę wstawać, pokaż mi swoje towary. A, tu nie ma kłutrola, tak? Przywołuję krajata. Co to jest, kurczę, krajata? Co to, kurde, jest? Crate. Interesna. A mogę używać ognika? Mogę. Ty, mamy pieska. Panowie, od teraz również odcinki będą krótsze, bardziej zwięzłe, do sedna, nas interesuje mięso. Interesujące, nie możemy używać magii. Aha, czyli teraz musimy poprowadzić wątek urszaka, czyli idziemy do wielkiego bossa ów orków. No i co, prosimy o przebaczenie dla urszaka, jako że ten niegdyś pomógł nam. A teraz również pomógł Zulumulu. W takim razie Faruk. Ja skipuję ten dialog. I on nas wpuści, bo w dialogu było, że prawdopodobnie nas wpuści. Big Boss. Coś tam, że nie wierzyć własnym oczom, człowiek. Ja skipuję jego dialogi, coś tam o jeńcach. Puść mnie do kopalni, chcę z tobą porozmawiać o śniącym. Urtral nie chce ze mną rozmawiać na temat świątyni śniącego, muszę się bardziej wysilić. Jeśli on chce mi zaufać, na razie będę robił dla orków to, co mogę. Najważniejsze będzie wykazanie się przed szamanami. No i tutaj widzowie kochani, owcy, wspominali, aby porozmawiać właśnie z szamanami. W takim razie idziemy do szamanów. Gdziekolwiek to by oni się nie znajdowali. Pa, 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 to ten szaman, to jest ten szaman. Gryar, spróbujcie swojego brata, gdzie żeby być tmę. Co jest, kurde, grane? Ustroić swoją obitel w tym mirze. No nie usłyszeć i ścierzać, nie stać niczego. Returning, prawda? To jest świetna modyfikacja, panowie. Gwarantuje tysiące godzin dobrej zabawy. Tupak! Czego pilnujesz? Gościu jakieś dziwne gesty? Syn ducha? Nie wiadomo o co chodzi. A co gdybyśmy...
Returning 2.0 to jest ścierwo. Kurde. Czy ja mam wrócić w tym momencie do Urszaka, który w istocie jest szamanem? Zobaczmy. Urszok. Nie ma dialogów. Interesujące. W takim razie do zamku. Kolejny jakiś tam potężniejszy szaman to będzie tutaj. Hoszpak. Hoszpak. I nie chce ze mną rozmawiać. A ja mam zdobyć jego zaufanie i całej bandy szamanów. W takim razie co robimy, panowie? Wszystko już wiem. Zobaczcie tutaj. Mamy opcję teleportacja do szamana. Gdzieś po drodze to musiałem zdobyć, odkryć. I faktycznie jest Hushnar. On się podnosi, a ja go skipuję, bo mnie zupełnie dialogi nie interesują. O, teraz tylko mamy mięso. Księga dla Hushnara. I jakieś interesujące zapiski, opowieści dawnych bitew. Kunszt obronny południowców. Aha. Sardas miał wiele ksiąg w swojej starej wieży. Kunszt obronny południowców posiada, jeżeli dobrze pamiętacie, Lutero w Korinis. I mam dla ciebie pazury niezwykłego zębacza, skip. Ten zębacz z questa o Bilgocie, wy to wiecie, ja to wiem. Coś pokaż o towarach. I chcemy kieł trolla w ilości 1. Oraz chcemy co? Kunszt obronny południowców, którego to nie posiada. Runiczną płytkę, myślę, jedną można wziąć. I chyba tyle na ten moment. W tej modyfikacji 2.0 przecież była osoba, która zbierała wszelakie zapiski. I był to... tutaj lokalny jegomość. Cornelius? Nie. Galahad. Czy on te księgi posiada w swoim ekwipunku? No nie. Niestety nie. W takim razie, panowie, jesteśmy w kropce. Tutaj warto pamiętać, że to jest fala uderzeniowa, wygląda jak zmniejszenie potwora. To niezły prank na gotikowcach. No dobra, w takim razie idziemy do Górniczej Doliny i do Starej Wieży Zardasa. Questik skomplikowany, ponieważ no, dużo walki będzie zawarte, ale ja myślę, że jestem gotowy. Pytanie, czy to chodzi o tę wieżę, czy tę zalaną wieżę? Bo w zalanej będą zombie, a w tej będzie... może być cokolwiek. Ja słyszę gobliny na ten moment. O kurde! To niezłe dymy. Szkielet goblin. Na którego nie działa aktualna trucizna. I harpie, które mają 2000 HP. Dobra. Jesteśmy w stanie wybijać te harpie pojedynczo. Tylko tyle muszę wiedzieć. Ja już sobie poradzę. Czy ja jestem w stanie zabiuzować to tak, aby jedna harpia atakowała... O kurde, jestem w stanie. Idealnie by było, gdyby jedna atakowała drugą i zaczęły walczyć, ale chyba za dużo wymagam. Oho. Low HP. Sryu. Jeden cios zatruwający. Proszę bardzo. I została jedna harpia. Powiedzcie mi proszę, czy to jest dobra modyfikacja. Popatrzcie na te harpie, na te animacje, na to jak ona się trzęsie. No, no po prostu Returning 2.0. Z jakiegoś powodu nie mogę strzelać. O, zobaczcie proszę, została odbugowana, a jednocześnie zabugowana poprzez ataki zza konaru. Proszę bardzo, o to chodzi, tak trzeba grać w Returninga. Widzicie, jak ładnie się leczy? I to nie jest broken. Broken wedle gotikowców jest pokonywanie potworów w taki sposób, jak Bóg przykazał. Zupki rybne w ilości ze 4. Ja cały czas zapominam o jedzeniu. Jedzenia w istocie, a nie potek. No i co? Stara skrzynia sru. Jakieś losowe, randomowe przedmioty. Idziemy na górę. Teraz też w tym gameplayu będzie więcej luzu, ale panowie, mi się wydaje, że... O kurcze, że tu o to chodzi, żeby to było luźne, delikatny gameplay, a nie jakieś zawracanie wam głowy dialogami, bo w pewnym momencie odpaliłem się na bardzo lightowy content, ja wam czytałem dialogi,
wypisaliście, że zajebisty kontencik, Jorwuś, dobrze lecisz z returningiem. Natomiast nie, ja rozciągałem jedno zadanie na 10 odcinków, a wy nawet nie byliście tego świadomi. Aha, nie mamy trucizny. To nie mamy zdrowia. A walę wszystkich naraz, już się nie patyczkuje. Teraz power gaming, nie jakieś tam wyciąganie potworów po jeden. Zrobimy statystyki takie, że nikt takich statystyk nie będzie miał w returningu. Dosłownie wybije każdego orka, każdego szkieleta na mapie. Oczywiście poza nagraniem, ale zobaczycie, że jeszcze pokażę wam buildzik typu panka byłby dumny. I tu jeszcze były dwa szkielety, tak? A były. I ćwiczyły parkoura na ścianie. Ale mam nadzieję, że to będą te skrzynie, o które chodziło w zadaniu, i o wieży Xardasa. W istocie tej, a nie tej drugiej. Bo jeśli będzie to wieża zatopiona, no niedobrze, lepiej żeby nie była. Kunszt obronny południowców. Już prawie świt. Już prawie świt. Widzicie panowie, to jest tak proste, tę grę można robić naprawdę bez większych jakichś tam trudności, a gotikowcy będą się pompować, że to, no to jest trudny mod, nie przejdziesz. Udowadniam, nagrywam, pokazuję materiał. Przejdziemy wspólnie. I sryło w skrzynię. A w samej skrzyni... O kurde. To ciekawe. Czyli co, klasycznie abuzujemy giereczkę. Pyk, quick save. Już prawie świt. Nie da się tego zrobić quick lootem, ale myślę, że można to zcheezować. Proszę bardzo. I wychodzimy. I tyle. Jakieś tam potwory się odpalają. Nie ma problemu. I ork znowu wstaje, a ja biorę skipowanie dialogu. Opowiedz mi o mieście, o wojnie, o waszej grupie. Co robicie, gdzie nie walczycie? Macie wielu silnych wojowników, my to wiemy, bracia z Wielkiej Wyspy, tego nie wiemy, ale się nie dowiemy. Coś tam na temat smoków, on robi jakiś... Człowiek. Potrzebujesz pomocy. I kolejny kwestik. Kusznar powiedział mi, że jeśli chcę zyskać szacunek orków, to powinienem pomodlić się do orkowych przodków przy ich posągach. Rzekomo są trzy w górniczej kolonii, pierwszy niedaleko wejścia do miasta orków. Panie i panowie, krótkie odcinki od teraz, rzetelne, dynamiczne, dużo treści. Widzimy się w kolejnym odcinku.